Lepiej jest nawet zostać w domu, w samotności, niż przebywać z niewłaściwymi ludźmi. Zgoda? Ilu z was wierzy w Biblię? Wszyscy podnieśli rękę. A ciekawe, co by się stało, gdybym zapytała, ilu z was daje dziesięcinę? Wiecie, że tak naprawdę więcej jest chrześcijan, którzy nie płacą dziesięciny, niż ją płacą? Według pewnych statystyk dziesięcinę oddaje zaledwie około 20% wierzących. A przecież wszyscy wierzymy w Biblię. Więc dlaczego mamy nie dawać dziesięciny? To wspaniała obietnica i zgromię dla waszego dobra szkodnika. Otworzę wam zawory niebieskie. Jeżeli nie oddasz Bogu tych 10%, ukradnie je diabeł. Słyszysz? Jeśli nie oddasz Bogu tych 10%, to ukradnie je diabeł. Ale jeśli oddasz je Bogu, to te 90%, które ci pozostanie, stanie się czymś więcej niż te 100%, które miałbyś, nie dając dziesięciny. Możecie w to wierzyć lub nie, ale tak jest napisane. Wydawaj część swoich pieniędzy. Niektórzy ludzie nie wiedzą, jak wydać. Mają do tego dziwne podejście. Mówią sobie, obejdę się bez tego i tego. A potem są zazdrośni i urażeni, patrząc na to, co mają inni i przyjmują postawę męczennika. No dalej. Kup sobie coś, jeśli chcesz. Upewnij się jednak także, że część pieniędzy oszczędzasz, a część dajesz. Nie wydawaj wszystkiego, a tylko część tego, co masz. Nie trzymaj też wszystkich pieniędzy na czarną godzinę. Ciesz się z tego, co masz dzisiaj. Teraz porozmawiajmy o mądrości. Jeśli chodzi o to, co mówimy, dobrze? Życie i śmierć są w mocy języka. Ci, którzy mu pobłażają, będą spożywać owoce życia lub śmierci. Tak naprawdę tylko dzięki słowom, które wypowiadasz, możesz równie dobrze wpaść w poczucie beznadziei, co w poczucie szczęścia. Jest na ten temat wiele wspaniałych wersetów. Właściwa odpowiedź we właściwym czasie daje wielką radość. Nie mam zbyt wiele czasu, by teraz o tym uczyć, ponieważ chcę poświęcić go trochę na kolejne zagadnienia, a więc wybaczcie mi, jeśli przedłużę kazanie o 5 minut. Nie martwcie się, już niedługo zjecie swego hamburgera albo spełnicie inne marzenie waszego żołądka. Pomówmy więc przez chwilę o głupocie cudzołóstwa. Księga Przysłów 6:32. Czasem aż się boję, kiedy ludzie zachowują się tak cicho jak wy. Lecz kto cudzołoży, jest niemądry. Na własną zgubę to czyni. Po co ktoś miałby to uczynić? Bo przyszła mu na to ochota. Przyszło pożądanie, uczucie. Dave i ja uśmialiśmy się raz z pewnej zabawnej, ale i pouczającej historii. Syn naszej przyjaciółki niedawno ukończył kurs chrześcijańskiej misji Teen Challenge. Wcześniej miał problemy z narkotykami. Na kursie sprawił się bardzo dobrze. Nauczono go wielu rzeczy. Jedną z nich było, jak uciekać przed pokusą. Mówili, kiedy stąd wyjdziesz, nie flirtuj z pokusą, a od niej uciekaj. Pewnego dnia ten chłopak razem z mamą zatrzymał się na stacji benzynowej. Mama weszła,
żeby kupić coś do picia. A on został przy samochodzie, żeby zatankować. W pewnym momencie podjechał samochód pełen ładnych dziewczyn, które zaczęły z nim flirtować. Natychmiast pobiegł do sklepu, do mamy, zapytała go, o co chodzi, a on na to, uciekam. Przed czym uciekasz? On po prostu uciekał. Miał zakodowane, że musi uciekać przed pokusą i dosłownie uciekł przed tymi dziewczynami. A może niektórzy z nas, dorosłych, potrzebują właśnie uciekać. Używaj mądrości. Być może masz żonę i trójkę dzieci. Może z powodu tych ciąż twoja żona przytyła parę kilo. Nie znaczy to jednak, że masz teraz jeździć z jakąś 25-letnią ślicznotką, która chodzi w spódniczce mini i bluzeczce z dużym dekoltem. Dlaczego? Bo to nie jest mądre. Jest wiele tego rodzaju spraw. Powiesz, ja nigdy nie będę mieć takiego problemu. Nie ufaj sobie aż tak bardzo. Masz ciało. W pewnym momencie możesz poczuć pokusę. Ludzie nie wpadają w cudzołóstwo. Oni w nie po prostu wchodzą. W grzech się nie wpada. Nie znoszę tego wyrażenia. Ktoś mówi, no cóż, wpadłem w grzech. Nie, ty w niego wszedłeś. Dobrze, wrócę teraz do milszych rzeczy. Jeśli masz długi, to nie czuj potępienia. Możesz z nich wyjść, jeżeli ktoś z was albo ktoś z telewidzów cudzołożył. To nie jest to koniec życia. Możesz otrzymać przebaczenie. Choć powiem wam szczerze, że kiedy ktoś raz podda się takiej pokusie, następnym razem jest mu już trudniej. Głoszę to dziś dla waszego dobra. Nie są to przyjemne słowa, ale ktoś musi je wypowiedzieć. Przez jakiś czas nie poruszałam tego tematu, więc mówię to teraz. Jeśli jesteś Bożą kobietą, uważaj, jak się ubierasz. Nie musisz kusić. Twoje ubranie nie musi być zbyt cienkie, obcisłe albo krótkie, zgoda? Popatrz na siebie w lustrze i nie pytaj, czy wyglądam seksownie. Zadaj sobie raczej pytanie, czy reprezentuję Boga? I czy On będzie zadowolony z tego, jak wyglądam? Jeszcze coś dodam. Kiedy zakładasz spódnicę, nie stawaj w taki sposób. Nachyl się i popatrz, jak wyglądasz. Nie wiem, jak inaczej to przekazać. Ludzie po prostu nie myślą. Kiedy tak się ubierasz, musisz być ostrożna. Ja wykształciłam w sobie pewien nawyk. Kiedy się nachylam, robię to tak. Powiesz, nigdy o tym nie pomyślałam. Może twoja mama ci tego nie powiedziała, więc ja przejmuję dziś jej rolę, jeśli nie masz nic przeciwko temu. Uciekaj przed pokusą. Unikaj złego. Tak mówi Biblia.
Co ja tu jeszcze mam, żeby wam powiedzieć? Coś na pewno. Ostatnią rzeczą, o jakiej dziś wam powiem, jest przyjaźń. Do tej pory mówiliśmy o czasie, pieniądzach, słowach, sprawach damsko-męskich. Uważaj, na co patrzysz. Przyjaciele i towarzysze, ludzie, z którymi się spotykamy, których nazywamy naszymi przyjaciółmi, są dla nas o wiele ważniejsi niż sądzimy. Żelazo ostrzy żelazo. Przebywaj z kimś, kto przez swój styl życia będzie cię zachęcać do tego, byś wszedł na wyższy poziom i dążył do doskonałości. Pracuje u nas pewna dziewczyna, z którą spędzam dużo czasu. I ta dziewczyna powiedziała mi, że nawet samo przebywanie ze mną sprawiło, że stała się lepszym człowiekiem. To wielki komplement. I myślę, że wszyscy powinniśmy takie słyszeć. Powiedziała, tylko to, że z tobą przebywałam, sprawiło, że stałam się lepszym człowiekiem. To uczyniło mnie doskonalszą. Teraz inaczej traktuję ludzi. Jeżeli przebywasz z kimś, kto jest niemiły, będziesz myśleć, że taki sposób bycia jest w porządku. Ale jeżeli jesteś wśród ludzi o dobrych manierach, niedługo również ty będziesz mieć dobre maniery. Niektórzy z was mogliby radykalnie zmienić swoje życie tylko przez lepszy dobór przyjaciół. Lepiej jest nawet zostać w domu, w samotności, niż przebywać z niewłaściwymi ludźmi. Zgoda? Amen.